Witam Was serdecznie. Słuchajcie, od dłuższego czasu zaczynamy dyskusję na temat polskiego rolnictwa, na temat problemów związanych z rolnictwem, ale w szczególności na temat zdrowotny Polaków, a w szczególności rozwijającej się choroby rakowe. Jedni zarabiają potężne miliardy środków finansowych, które, proszę Państwa, napływają do koncernów zagranicznych, właśnie tego typu jak Bayer Monsanto, z tytułu sprzedaży właśnie genetycznie modyfikowanych nasion Roundupu i innych rzeczy. Proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z poważnym problemem, ale efekt końcowy jest taki, że sieci handlowe ten towar sprzedają w naszych sklepach, nie płacąc w ogóle podatków, żadnych środków finansowych, proszę Państwa, na ochronę zdrowia, a w związku z powyższym drylują polską gospodarkę, jednocześnie, proszę Państwa, wyniszczając polskie rolnictwo. Problem polskiego rolnictwa leży u podstaw braku ekonomii i opłacalności produkcji spowodowanych przez to, że grupa mafijna powiązana z Ministerstwem Rolnictwa, powiązana, proszę Państwa, ze związkami zawodowymi i rolniczymi, powiązana ze stowarzyszeniami rolniczymi, te, proszę Państwa, organizacje, pseudoorganizacje, proszę Państwa, konsumenckie, które mają stać na straży polskiego konsumenta, to wszystko jedna skorumpowana klika. Bez braku opłacalności produkcji, proszę Państwa, przy rosnącym non-stop koszcie produkcji polskiego rolnictwa, jednocześnie przy braku kontroli tego, co jest produkowane i wmawianiu rolnikom, proszę Państwa, że coraz więcej chemii, coraz więcej zwiększanie produkcji kosztem, proszę Państwa, zdrowia nawet rolnika, który jeździ po tym polu i wali tym glifosatem jak opętany, nie tylko glifosatem, ale to i w sadownictwie, proszę Państwa, na międzyrzędziach, kiedy się jedzie przez grójec, widzimy, proszę Państwa, że między tymi drzewkami wypalona jest trawa. No przecież nic innego, tylko, proszę Państwa, lany jest tam glifosat, który następnie, proszę Państwa, ciągną drzewka i później są wszyscy zdziwieni, że jesteśmy i opryski. I to samo jest, proszę Państwa, z warzywami, kapusta. Przebadaliśmy, proszę Państwa, warzywa na metale ciężkie, 8-krotnie przekroczone normy metali ciężkich i wmawia się polskiemu konsumentowi, proszę Państwa, że my mamy być zdrowi. Ja do Was, producenci, mówię jedną rzecz. Ja mam dwie tragedie już życiowe w mojej rodzinie. To jest mój brat, który jest chory poszczepionkowo. Teraz jego matka, która ma raka, a nie daj Bóg, żeby się okazało, że jeszcze mój, proszę Państwa, ojciec ma. Ja Wam tylko zapowiadam, że takiej wojny to Wyście w Polsce jeszcze nie widzieli. Bo od wielu, wielu lat wszystkie organizacje związkowe rolnicze, proszę Państwa, i w tym izby rolnicze, te skorumpowane, dziadowskie izby rolnicze, proszę Państwa, które siedzą w tym samym układzie, przyklepując wszystkie szkodliwe, proszę Państwa, dla gospodarstw rodzinnych, zgodnie z artykułem 23, proszę Państwa, Konstytucji, tworzą legislację szkodliwą dla polskiego rolnictwa. Nie ma opłacalności rolnika, nie stać na zatrudnienie pracownika, nie stać go na funkcjonowanie, jest wyczerpany, wykończony, nie jest w stanie sprzedać tego, co wyprodukuje, a jednocześnie, proszę Państwa, ma zobowiązania, ma płacić za grunty, za to, za tamto. Ja mówię, proszę Państwa, podstawową rzecz. Napisałem wprost. Glifosat to jest nowoczesny cyklon B, który zabija polskie społeczeństwo. Chcą sobie w innych krajach stosować, niech sobie stosują. My w Polsce nie powinniśmy stosować w ogóle glifosatu. Powinniśmy dążyć do produkcji zdrowej, bezpiecznej żywności. Skończyć z dyskusją eko-bio, bo nie o to chodzi. My mamy produkować żywność bezpieczną. Pozycja polskiego rolnika będzie wtedy silna, kiedy będzie on wsparty przez polskiego konsumenta. I to konsument kreuje, proszę Państwa, politykę rolną i zapotrzebowanie na rynku. Ale jeżeli my konsumentowi będziemy dawali takie dziadostwo i będziemy się jako rolnicy godzili na takich chłam i na takich liderów, pseudoprzywódców, którzy, proszę Państwa, robią protesty dla protestów. Dzisiaj trzeba dyskusji szerokiej rolnictwa i konsumenta.
to rolnik, proszę Państwa, jest dla konsumenta w służbie dla narodu. Ale rolnik musi dostać należyte pieniądze. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Każdy z Was pójdzie do marketu, będzie kupował mięso, będzie kupował warzywa, będzie kupował wszystko. Zadajcie sobie tylko pytanie jedno podstawowe. Jakiej jakości są te produkty? Kto je tak zepsuł? Kto je nastrzyknął i kto tak spierdolił całą tą grzywność? I powstaje teraz jedno pytanie. O, mamy zwierzę. Zwierz też nie chce jeść chemii. Prawda? Zwierzu, nie chcesz jeść chemii. Nie. Nie chcę. Proszę Państwa, takiego rolnictwa i takiego przetwórstwa nie chcemy. A do Was przetwórcy, do tych wszystkich dużych przetwórców, kurde, którzy sprzedajecie w marketach, ten syf, tą chemię, zapowiadam Wam jedno. Jak się okaże u mojego ojca, że jest rak, to zobaczycie dopiero piekiełko na highwayu. To jest dopiero początek problemów Ardanowskiego, który się zacznie z Bustowskim. Dopiero wtedy zobaczycie, co Bustowski potrafi odpalić. A wtedy będziecie i nie zatrzymacie mnie ani sądami, ani niczym, kurde, co będzie możliwe. Do spodu, żebym miał się wypróć z pieniędzy i zobaczycie wtedy, co będzie się działo. A pan, panie Kardasz, to, że pan nie stosujesz Roundupu, to nie znaczy, że możesz pan każdego w koło obrażać. Bo glifosat trzeba wycofać z produkcji, a rolnictwo sprowadzić do gałęzi produkcji najważniejszej w kraju. I opłacalności produkcji. Ja o tym od dłuższego czasu mówię, panie Kardasz. I nie obrażaj pan wszystkich w koło. Bo ja mówię jasno i wyraźnie, że rolnictwo musi mieć opłacalność, a takie izby rolnicze trzeba rozpierdolić do cna. I ja mam pomysł, jak to zrobić. Mam pomysł, jak zrobić, tylko do tego jest potrzebny polski konsument, a nie ten syf. Nie ten syf, który jest w tej chwili produkowany i sprzedawany. I rolnicy biorą w tym udział. Rolnicy biorą w tym udział, bo glifosat na polu nie bierze się, że on spadł z powietrza, tylko rolnik pojechał, go rozpryskuje. Nie bierze się z powietrza, tuczna kładczy, tylko rolnika do tego zmuszono i produkuje świnie, której sam by nie zjadł. Gdzie jest etyka zawodowa rolników polskich? To wszystko je konsument i to konsument, proszę Państwa, później choruje. Sami chorujemy na raka, sami mamy choroby, więc się zastanówmy, czy takie rolnictwo w takiej formule i w takim poziomie jest potrzebne. A do Was, przetwórcy, nie straszcie mnie sądami, bo mam na to wywalone, a na Ardanowskiego mam wywalone całkowicie. Nie będę brzydko mówił na Ardanowskiego. Ardanowski to jest paruwa, amerykańska paruwa, wypełniona izraelską treścią. Rozumiecie? To nie jest minister rolnictwa, który dba o polskie rolnictwo, tylko i wyłącznie, proszę Państwa, dba o lobby i korporacje zagraniczne. Bo gdyby on myślał trochę głową, to sprowadziłby rolnictwo do poziomu dyskusji z konsumentem. Zapraszam, panie ministrze, paróweczko amerykańska wypełniona izraelską treścią do debaty na temat polskiego rolnictwa, glifosatu, pestycydów i tego wszystkiego, co jest stosowane. Czy konsument sobie życzy takiego rolnictwa i gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Żywności, która powinna kontrolować żywność w marketach? W marketach powinno. O jakim eksporcie? O jakim eksporcie mówisz? O reeksporcie, panie Kardasz. O reeksporcie tego wszystkiego, co napływa z Ukrainy, co napływa z Belgii, z Danii, te świnie, to wszystko u nas jest przetwarzane i to jest ten eksport, to jest reeksport produktów rolnych wyprodukowanych za granicą, przetworzonych w Polsce i wyjeżdża z Polski do, proszę Państwa, w ramach eksportu i wmawia się, że polskie rolnictwo jest cudowne. Więc panie Leszku, jeżeli pan chcesz naprawiać polskie rolnictwo, to trzeba zacząć dyskusję od rolnictwa. Jaka formuła powinna być rolnictwa, a powinna być opłacalność. Za pszenicę rolnik powinien dostawać minimum 1000-1100 zł za tonę, a stroną gwarancji powinno być odbioru państwo i wtedy pszenica zdrowa powinna iść na przetwarzanie. A teraz to jest fikcja polskiego rolnictwa. Pozdrawiam serdecznie, ale tą fikcję stworzył tylko i wyłącznie system, minister rolnictwa, jeden z PSL-u, drugi z PiS-u,
I tak w kółko, Macieju, proszę Państwa, robi się fikcję dla fikcji. W żadnej Europie, proszę Państwa, ani w Czechach, ani, proszę Państwa, w Niemczech nie ma zdrowego rolnictwa. Żadnego zdrowego rolnictwa. Niemcy importują 5 milionów ton soi genetycznie modyfikowanej z Argentyny, opryskiwanej Roundupem, skarmiają tym zwierzęta, a następnie sprzedają to. Tak, ja wiem, panie Leszku, niech pan ostrzega, wszystkich pan ostrzega, pan tylko potrafi wszystkich obrażać i wyzywać. Niech pan ostrzega. Niemcy importują 5 milionów ton soi genetycznie modyfikowanej. Dowalają, proszę Państwa, to do hodowli trzody chlewnej, bydła mlecznego, do bydła mięsnego. Proszę Państwa, kto to jest ostatnią osobą w łańcuchu? Ano konsument. Konsument, który to wszystko zjada. Rynek polski spokojnie to, co polski rolnik wyprodukuje, jest w stanie przetworzyć na potrzeby własne, w ramach tworzenia rezerw żywnościowych, materiałowych, i o tym powinna być dyskusja. A nie dyskusja, że wyniszcza się polskiego rolnictwa poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest bandą gangsterów, wyniszcza się, proszę Państwa, przez PIORiny, przez wszystkie instytucje ochrony, proszę Państwa, środowiska, napuszcza się na rolników, skłóca się rolników, tworzy się związki, korumpuje się jednego z drugim, daje się pieniądze fikcyjne, robi się protesty. To konsument, proszę Państwa, musi się obudzić, bo konsument inaczej straci zdrowie. I taka jest rzeczywistość. I tutaj, panie Leszku, powinna być dyskusja, po co nam są izby rolnicze. Rozpierdolić te izby rolnicze, bo one do niczego są niepotrzebne. One nic nie wnoszą. One nic nie dają. To jest 36 milionów złotych rocznie ukradzione z pieniędzy, proszę Państwa, tylko i wyłącznie kieszeni polskiego rolnika. Ile pieniędzy wyciągają z kieszeni polskiego rolnika poprzez zaniżanie cen produkcji rolnej? Ile na podnoszeniu nawozów i wszystkiego? Rokrocznie jest tak robione. Rokrocznie koncerny okradają. Za tym stoją lobbyści, a Ministerstwo Rolnictwa to jest klika lobbystów działających, proszę Państwa, na rzecz właśnie Bayera, na rzecz dostawców nawozów, na rzecz dostawców maszyn rolniczych i wszystkiego. I wszystkiego, co jest, proszę Państwa, otaczające polskie rolnictwo. Pozdrawiam serdecznie i zastanówcie się, czy taka formuła polskiego rolnictwa jest potrzebna. My potrzebujemy zdrowej, porządnej żywności dla polskiego konsumenta. Panie Leszku, naprawdę, niech pan przestanie straszyć, niech pan przyjdzie w końcu na proces sądowy, bo w ławie oskarżonych mi się tak smutno zrobiło bez pana. Nawywijał pan, wszystkich pan obraża, a później w ławie oskarżonych siedzę sam. Już nawet pana Leszek Grala zrobił panu zdjęcia, że pan jeździ z samochodem i do sądu zgłasza dokumenty, że pan jesteś zdrowy, a przedstawiasz pan zwolnienia lekarskie poświadczone przez lekarza, że pan jesteś niezdolny i nie przychodzisz pan na proces sądowy. No, przedłuża się ten proces z tą izbą rolniczą, przyjdziesz w końcu do tego sądu, zróbmy z tą izbą porządek, a nie pieprzysz, kurde, jak niezdrowa dupa. Pozdrawiam.